Bardzo często mówi się, że decyzja o deportacjach w pewnym sensie została podjęta na konferencji Wielkiej Trójki w Jałcie, która odbyła się w lutym 1945 roku. Bo tam między innymi przywódcy trzech państw zgodzili się co do tego, że sowiecka Rosja będzie mogła wykorzystać w ramach, nazwijmy to, reparacji wojennych niemiecką siłę roboczą, z tym, że oczywiście kwestią interpretacji pozostawało, o jakich terenach możemy mówić i jaką ludność możemy nazwać ludnością niemiecką. Rosjanie uważali, że takie wyjście jest jak najbardziej dla nich sprawiedliwe, bo jak to powiedział jeden z dowódców walczących na Górnym Śląsku w 1945 roku, pułkownik Iwan Jakubowski, naród radziecki, jego siły zbrojne uratowały nie tylko własną ojczyznę, ojczyznę Lenina, ojczyznę października, ale również wolność i przyszłość wielu innych narodów. Tutaj oczywiście mowa o według nich decydującym wkładzie w pokonaniu faszystowskich Niemiec. W 1945 roku, kiedy wojska sowieckie wkraczały na Górny Śląsk, razem z nimi oczywiście postępowała krok w krok sowiecka administracja. W każdym z większych górnośląskich miast ustanawiano tak zwane sowieckie komendantury wojenne. Natomiast szefem służby komendanckiej przy wojskach pierwszego frontu ukraińskiego, które zajmowały Górny Śląsk, był podpułkownik Riepin. Deportacje, szanowni państwo, miały swoje podstawy prawne, więc teoretycznie, oczywiście zgodnie z sowieckim ustawodawstwem, one były jak najbardziej zgodne z prawem. Natomiast stosowanie później tych przepisów wyglądało już różnie. I żebyśmy wiedzieli, jak to wyglądało, dokładnie w dniu 16 grudnia 1944 roku Sowiecki Państwowy Komitet Obrony przyjął uchwałę nazwaną uchwałą 7161, mówiącą o internowaniu ludności niemieckiej z terytorium Polski, Niemiec, Węgier, Rumunii, Czechosłowacji w celu wykorzystania jej w sowieckim przemyśle. I to była jak gdyby pierwsza ustawa, która stanowiła prawną podstawę deportacji. Następnie, nieco później, 11 stycznia 1945 roku, szef NKWD ówczesny, czyli Ławrenty Beria, wydał rozkaz numer 0016, nazwany o oczyszczaniu tyłów Armii Czerwonej z wrogich elementów, tak to nazwano, na podstawie którego dokonywano masowych aresztowań, jak to Sowieci nazywali, grup bandycko-powstańczych. Przy poszczególnych frontach mianowano pełnomocników NKWD i oni mieli właśnie zająć się akcją oczyszczania tyłów. No i dzisiaj właśnie takich pełnomocników, powiedzmy, zobaczymy akcji. Następny rozkaz NKWD z dnia 6 lutego 1945 roku rozszerzał właśnie te działania na ziemie należące przed wojną do Niemców. Chodzi tutaj głównie o tereny przekazane później Polakom, czyli tak zwane ziemie odzyskane. W dniu 3 lutego 1945 roku rząd ZSRR wydał rozporządzenie, była to decyzja Państwowego Komitetu Obrony, na mocy którego w głąb Związku Radzieckiego miały być deportowane osoby uznane za zmobilizowanych Niemców, tak to nazwano. Chodziło o wybraną kategorię wiekową mężczyzn, a także i kobiet. I ta uchwała pozwalała na internowanie ludności niemieckiej i jej wywóz do Związku Radzieckiego. I od tego momentu zaczęła się jedna z największych tragedii Górnego Śląska. Tym bardziej, że żołnierze sowieccy nie bardzo przywiązywali do tego uwagę, którą ludność należy uznać za niemiecką, a którą należałoby traktować jako ludność polską. Dekret z 28 lutego o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów z kolei próbował rozwiązać kolejny problem, czyli problem Volkslisty, który też na Górnym Śląsku był bardzo kontrowersyjną sprawą. I dokładnie, jak gdyby kończąc te wszystkie podstawy prawne, w
dniu 28 czerwca 1946 roku już władze polskie wydały dekret o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939-1945. I ten dekret prawny jak gdyby już ostatecznie rozwiązywał również problem polskisty. Jeżeli chodzi o 1945 rok, większa część górnośląskiej aglomeracji przemysłowej została zajęta w styczniu 1945 roku przez Armię Czerwoną. I właściwie już wtedy zaczęto prowadzić tak zwane dzikie deportacje, czyli pierwsze wywózki w głąb Związku Radzieckiego. Władze sowieckie robiły to jeszcze o tyle perfidnie, że na słupach ogłoszeniowych na ulicach miast rozwieszano plakaty informujące, że górnoślązacy, mężczyźni, mają się zgłosić do pracy. Oczywiście zadecydowano, żeby zgłaszali się z bagażem osobistym, bo praca miała polegać na oczyszczaniu górnośląskich miast ze śladów działań wojennych, czyli oczyszczaniu gruzu i tak dalej. Ci ludzie byli w ogóle nieświadomi, co ich czeka. Wiele osób już samego transportu kolejowego nie przeżyło. Zwłoki wyciągano z wagonów przy kolejnych postojach i zostawiano gdzieś w bezimiennych mogiłach. Teraz już mężczyzn, którzy zostali zakwalifikowani jako zdolnych do pracy, pakuje się na ciężarówkę. Kobiety jeszcze w tym ostatnim momencie próbują dramatycznie płynąć na tych sytuacji, ale oczywiście sowieccy żołnierze z bronią w ręku radzą sobie z tym spokojnie. Szanowni Państwo, akcja deportacji była prowadzona przez władze sowieckie tak pospiesznie, że tak naprawdę do dzisiaj nie jesteśmy w stanie do końca określić, jaka ilość ludzi została z Górnego Śląska wywieziona. Oczywiście byli to głównie mężczyźni, ale zdarzały się również wśród nich kobiety i to całkiem sporo. Szacuje się, że Górnego Śląska w ramach deportacji zostało wywiezionych od 30 do nawet 90 tysięcy ludzi, z czego po wielu, wielu latach, bo wracali naprawdę w latach 40., zdarzały się powroty nawet w latach 50., wróciło około 5 tysięcy osób. Więc skala deportacji była naprawdę ogromna, a skala ofiar przerażająca.